drogie, cudowne kandydatki na księżniczki. Teraz jesteście kandydatkami na księżniczki. To znaczy, że w przyszłości albo się staniecie tymi księżniczkami, albo jak większość nie. Czemu jak większość? Bo jestem w takim bardzo, bardzo, bardzo ładnym miejscu. Leżę sobie na plaży i obok ptaszki śpiewają. Z jednej strony ćwierkają ptaszki, a z drugiej strony po polsku ćwierkają Polacy. Cała grupa, duża grupa, zgrana, nakręcona już, rozluźniona przy pomocy rozluźniacza, rozmawia na wszelakie różne tematy. W pewnym momencie jeden z tych panów idzie za potrzebą. Poszedł za potrzebą i zostawił grupę samopas. Co robi grupa? Grupa przysłuchuje się narzekaniom jego żony, jak ona ma z nim ciężko. Żona tego, który poszedł załatwić potrzeby fizjologiczne, wykorzystuje ten moment, kiedy on nie słyszy, kiedy on nie słucha i może dokonać autoterapii, czyli opowiedzieć, jak jej jest ciężko wytrzymać z tym chłopem i przedstawić wszystkie w ciągu tego krótkiego czasu. Wszystkie możliwe do przedstawienia w tak krótkim czasie jego wady, bo tych wad ma więcej niż można by wyliczyć w tak krótkim czasie. I chcę wam powiedzieć, drogie kandydatki na księżniczki, że to nie jest księżniczka. Kobieta, która o swoim mężu mówi nie tylko w superlatywach, księżniczką nie jest i nigdy nie zostanie. I dlatego, drogie księżniczki, kandydatki na księżniczki, drogie kandydatki na księżniczki, informuję was, że jest szansa, żebyście się stały księżniczkami, spotkały księcia i mówiły o nim w samych superlatywach, same pozytywne zdania o swoim ukochanym, umiłowanym mężu. Natomiast jeżeli wam się wydaje, że on nie jest księciem z bajki, to gwarantuję, na pewno wy nie jesteście księżniczkami.